W dniach od 1 do 3 grudnia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku odbywał się 45 Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa. Nie ma większego hołdu dla poety jako ożywianie jego myśli, idei i słowa. Przybyliście, by po raz 45. śpiewać pochwałę życia. Przywitali uczestników imprezy organizatorzy. Mózgiem całego przedsięwzięcia jest Jagoda Juchniewicz, instruktor teatralny, który od lat koordynuje i przygotowuje turniej. Do rywalizacji o gałązkę Wikliny przystąpiło 37 recytatorów z całej Polski. Przez trzy dni rywalizowali w konkursie recytatorskim i wywiedzione ze słowa. Podczas prezentacji jury oceniało m.in. dobór repertuaru i Interpretację kultury słowa i ogólny wyraz artystyczny. W niedzielę 3 grudnia odbył się koncert finałowy 45. ogólnopolskiego turnieju Recytatorskiego. imprezy kulturalnej o najdłuższej tradycji spośród organizowanych w naszym mieście, podczas którego laureaci turnieju wystąpili przed publicznością, a także uroczyście ogłoszone zostały wyniki turnieju. Recytatorów oceniała Komisja Artystyczna w składzie Anna Eliasz, Andrzej Głowacki oraz Janusz Stolarski. Celem turnieju jest kultywowanie i propagowanie piękna języka polskiego, doskonalenie warsztatu artystycznego i konfrontacja dokonań twórczych. Żyri po wysłuchaniu i obejrzeniu 37 prezentacji recytatorskich, w tym 3 w kategorii wywiedzione ze słowa, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia. W kategorii recytacja dwie pierwsze równorzędne nagrody otrzymały Ewelina Rzepecka z Łodzi, Wiktoria Wrzyszcz z Lublina. Drugą nagrodę otrzymał Patryk Pawelec z Zamościa. Dwie równorzędne trzecie nagrody trafiły do Marty Łaska z Lublina i Elżbiety Jakubczyk z Tomaszowa Mazowieckiego. Wyróżnienia otrzymali Sylwia Drogoń z Lublina, Magdalena Janik ze Skarżyska, Konrad Dzik z Ostro Zostrowca Świętokrzyskiego i Krystyna Sobczyńska z Lublina. Wyróżnienia honorowe Paulina Dziedziel z Wałbrzycha, Mateusz Ciurkot z Dębicy, Jakub Kozakiewicz z Ostrowca Świętokrzyskiego, Adrian Majewski z Pionek. W kategorii wywiezione ze słowa nagrodzona Aleksandra Woźniak ze Skarżyska i Marię Wójtowicz również z naszego miasta. Wyróżniono Dorotę Dąbrowską ze Skarżyska. Nagroda instruktorska trafiła do Mateusza Nowaka z Lublina. Za wierność i trwanie od zarania naszego turnieju gałązkę wikliny organizatorzy przyznali Urszuli Bilskiej z Stawca Świętokrzyskiego. Przy organizacji Jubileuszowego 45. Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego imienia Leopolda Stafa wsparcia udzielił m.in. Urząd Miasta w Skarżysku.